Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest dr Łukasz Maślanka, znawca Francji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Kilka dni temu na ulice francuskich miast związki zawodowe wyprowadziły ponad 1 000 000 osób, aby protestować przeciwko propozycjom reformy systemu emerytalnego, jaką chce przeprowadzić Emmanuel Macron i jego rząd. W wielu miejscach z powodu tych protestów nastąpił paraliż ruchu autobusów, chociażby czy pociągów. Co znajduje się w tej reformie, panie doktorze, w takim razie powiedzmy na początku, to skąd ten gniew, to za chwilkę, na razie co takiego proponuje Emmanuel Macron? Zresztą dodajmy, rozłożone jest to na lata. No podobnie jak w wielu innych państwach europejskich, władze dochodzą do wniosku, że racjonalnym jest podniesienie wieku emerytalnego w sytuacji, kiedy ludzie żyją coraz dłużej, z jednej strony, a z drugiej strony spada liczba urodzeń. We Francji wiek emerytalny do tej pory był stosunkowo niski, jak na porównaniu z innymi gospodarkami europejskimi. On wynosił 62 lata. No i idea tej reformy, którą proponuje Macron, polega na tym, żeby wydłużyć wiek emerytalny do 64 lat, z tym, że miałoby to rzeczywiście następować w sposób stopniowy, to znaczy te osoby, które już teraz pracują i są w wieku, którym brakuje tam 10-15 lat do emerytury, odczułyby przedłużenie tego wieku emerytalnego no, w sposób znacznie bardziej ograniczony niż ci, którzy dopiero na rynek pracy wchodzą. No i tutaj, żeby podać kontekst, trzeba wspomnieć o tym, że we Francji spodziewana długość życia kobiet wynosi 85 lat, natomiast mężczyzn 80 lat, czyli no, jest to wielkość typowa dla rozwiniętego społeczeństwa europejskiego. No, w związku z tym nie ma uzasadnienia, żeby nadal przechodzić na emeryturę tak wcześnie, w wieku 62 lat. No, ocenia się, że przeprowadzenie tej reformy mogłoby dać budżetowi państwa oszczędności rzędu kilkunastu miliardów euro rocznie, które Macron zgodnie z tą swoją filozofią takiego kapitalizmu nadzorowanego przez państwo chciał przeznaczyć na inwestycje, w tym zwłaszcza na transformację ekologiczną, ale także nie należy o tym zapominać, na przykład na opiekę nad osobami starszymi, ponieważ pogarszająca się sytuacja demograficzna, fakt, że w społeczeństwie jest coraz więcej osób w wieku poprodukcyjnym i coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, które płacą składki na utrzymanie tych osób w wieku poprodukcyjnym, no sprawia, że trzeba skądś znajdować te pieniądze. No i dotychczas robiono to poprzez powiększanie deficytu budżetowego, więc rzeczą logiczną jest to, żeby poprzez przedłużenie wieku emerytalnego ludzie płacili dłużej składki, utrzymywali w ten sposób także seniorów. To oczywiście budzi sprzeciw związków zawodowych, sprzeciw lewicy, sprzeciw większości Francuzów. Francuzi nie są przekonani do tej reformy. No i stąd właśnie te protesty. No właśnie, panie doktorze, to skąd ten sprzeciw? No bo ta propozycja, prawda, 62 lata teraz, ma być 64 do 2030 roku, no więc jest to, powiedzmy, no zmiana nie jakaś bardzo, bardzo taka nagła, to po pierwsze, ani bardzo radykalna. No właśnie, mamy sprzeciw, mamy ponad 1 000 000 osób. 31 stycznia związki zapowiadają kolejne takie protesty. Jak pisze na przykład CNN, na tych protestach, w tych ostatnich protestach uczestniczyło ponad 40% nauczycieli nauczania podstawowego. Na przykład ta grupa tak stanęła na tych protestach. No a według sondaży różnych oczywiście, no ale 68% nawet Francuzów nie popiera tej reformy. Skąd taki opór społeczny, bardzo zdecydowany, co by nie mówić? No to wynika z przywiązania większości Francuzów do takiej tradycyjnie rozumianej sprawiedliwości społecznej. Znaczy mamy do czynienia we Francji z sytuacją, w której rośnie liczba milionerów, miliarderów. Jest dość duża grupa rentierów, czyli osób żyjących z kapitału. No i pojawiają się postulaty, żeby reperować problemy budżetu właśnie kosztem tych najbogatszych, a nie kosztem ogółu pracujących. No oczywiście Macron, który jest liberałem i reprezentuje partię sprzyjającą przedsiębiorcom, no jest sceptycznie nastawiony wobec tego typu pomysłu. Mamy do czynienia więc z takim klasycznym starciem dwóch racji, dwóch sposobów rozumienia gospodarki, równowagi budżetowej, systemu socjalnego. No i trzeba pamiętać o tym, że specyfiką francuską jest wciąż to, że
Są bardzo silne związki zawodowe, które posiadają mocną reprezentację w kilku kluczowych dla działania państwa branżach, takich jak właśnie koleje, transport publiczny szerzej rozumiany, ale także energetyka i w związku z tym no, posiadają zasoby, które wystarczają do tego, żeby postawić państwo w stan, no, w którym one nie jest w stanie działać. No i z tych zasobów związki zawodowe, które są bardzo podzielone, a które przeciwko tej reformie się zjednoczyły, korzystają. Wróćmy jeszcze, panie doktorze, do tych argumentów, jakich używa rząd. Co Emmanuel Macron mówi obywatelom, w jaki sposób to tłumaczy, że właśnie teraz chce się zająć tą reformą? Przypomnijmy, że nie tak dawno temu mieliśmy we Francji duże protesty związane ze wzrostem kosztów życia chociażby. Dodam jeszcze tylko, że Francja wydaje według OECD 14% PKB na emerytury, czyli no, czołówka państw na świecie, jeśli chodzi o wydatki na system emerytalny. No to są właśnie te argumenty, które przed chwilą przytoczyłem, że to znaczy, że zamiast wydawać tak dużo na emerytury, może część tych środków warto było przeznaczyć na przykład na opiekę nad osobami starszymi, która też pochłania coraz większy odsetek PKB. Ponadto ciągły wzrost długu publicznego, ciągła potrzeba, zwiększanie się potrzeb pożyczkowych państwa w sytuacji, kiedy rosną również stopy procentowe i obsługa długu kosztuje kilkanaście miliardów euro rocznie więcej niż jeszcze rok temu przed tym całym wojenno-energetycznym kryzysem. Macron obawia się, że nieprzeprowadzenie reformy emerytalnej będzie rzutowało na ocenę gospodarki francuskiej przez inwestorów i przez tych, którzy papiery dłużne francuskie kupują. Ponadto Macron bardzo często wyraża ambicje budowy europejskiego mocarstwa, które ma być również mocarstwem gospodarczym. No i w sytuacji, kiedy Francja kumuluje 3 biliony euro długu publicznego, trudno jest Macronowi w sposób wiarygodny przedstawiać propozycje dla całej Europy, a zwłaszcza już dla partnera niemieckiego, który dość drastyczną reformę emerytalną przeprowadził kilkanaście lat temu i to jeszcze w czasie rządów, zdaje się, socjaldemokratów. W związku z tym ta reforma emerytalna jest także elementem polityki zagranicznej, polityki europejskiej Macrona, który chce w ten sposób wydać się wiarygodnym partnerom europejskim z jednej strony, ale z drugiej strony mieć większą swobodę proponowania na forum europejskich propozycji, które idą trochę w odwrotnym kierunku. O ile Macron w kraju ma wizerunek liberała, osoby broniącej interesy bogatych, o tyle na forum europejskim wręcz przeciwnie, jest zwolennikiem interwencji państwowej, jest zwolennikiem Europy socjalnej, Europy, która powinna się również integrować, dostosowywać swoje modele socjalne, no i żeby być wiarygodnym w oczach takich państw jak Niemcy, Holandia, Szwecja, ale także państwa Europy Środkowej, on musi pokazywać, że odrabia zadanie domowe także u siebie w kraju. Także no, takie względy, powiedzmy, patriotyczne polityki zagranicznej również odgrywają swoją rolę. No ponadto Macron zwraca też uwagę i politycy z jego partii na to, że ten system emerytalny francuski jest bardzo archaiczny, to znaczy oprócz tego głównego wieku 62 są także różne grupy zawodowe, które dysponują jeszcze większymi przywilejami, które w dzisiejszych czasach nie mają uzasadnienia, bo charakter pracy się zmienił. Na przykład kiedyś praca na kolei wiązała się z o wiele większym obciążeniem, także fizycznym niż obecnie. Nie ma uzasadnienia, żeby na przykład kolejarze byli jeszcze bardziej uprzywilejowani niż inne grupy zawodowe. W związku z tym chodzi także o doprowadzenie do porządku pewnego rodzaju przywilejów, które trwały jeszcze w tym systemie socjalnym francuskim od niepamiętnych czasów, które dzisiaj są swoistą kulą nogi gospodarki francuskiej, powodują, że produkcja we Francji jest droga, że gospodarka, eksport francuski jest niekonkurencyjny, że Francja powiększa cały czas deficyt eksportowy i jest nieatrakcyjnym partnerem dla zagranicy, no i to zmniejsza innowacyjność, zmniejsza chęć do robienia inwestycji we Francji. No ale oczywiście to nie są argumenty, które łatwo trafiają do przeciętnego podatnika, który jest zainteresowany przede wszystkim swoim komfortem życia. W związku z tym no, ta reforma nie jest popularna i Macron nieprzypadkowo przeprowadzają w czasie drugiej kadencji, w sytuacji, kiedy no, na trzecią już nie będzie mógł liczyć. Panie
Dyrektorze, a tak właśnie jestem ciekaw, czy rząd Emmanuela Macrona prowadzi jakąś kampanię informacyjną na przykład w mediach, jeśli chodzi o właśnie to, co te wszystkie argumenty, które pan przytoczył, czemu ta reforma jest potrzebna i korzystna z punktu widzenia francuskiej gospodarki. Nie chcę rozmawiać o Polsce, no ale to jednym zdaniem tylko, no, kiedy prawda, rząd Donalda Tuska podnosił wiek emerytalny, no, zarzucano mu, że nie przeprowadził właśnie jakiejś takiej kampanii informacyjnej, żeby w prosty sposób wytłumaczyć, czemu to jest ważne. Czy tutaj Emmanuel Macron ma taką politykę, czy Pałac Elizejski, czy tego brakuje? Otóż właśnie no tego brakuje, to znaczy oni uważają, że dysponują racjonalnymi argumentami, które obronią się same, a nie jest to takie łatwe, ponieważ no jest dużo goryczy w społeczeństwie francuskim. Ona jest związana także z ogólną sytuacją gospodarczą, z tym, że jest inflacja podwyższona, chociaż tu znowu Macron przedstawia argumenty, że inflacja we Francji jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej, ma rację. Drożyzna, zwiększone koszty życia, wysokie ceny najmu, zwłaszcza w dużych miastach. No wszystkie te argumenty sprawiają, że no Francuzi nie są w tej chwili jakby gotowi do zaakceptowania jeszcze większych wyrzeczeń. No ale dla Macrona przeprowadzenie tej reformy emerytalnej jest także taką sprawą ambicji, ponieważ on wychodził z tą propozycją już od dawna. Widzi, że w tej chwili są sprzyjające warunki polityczne do tego, żeby tę reformę przeprowadzić. To znaczy, mimo tego, że nie ma większości w parlamencie, no to jest ta partia centroprawicowa, republikanie, czy dawniej goliści, którzy przynajmniej częściowo są gotowi poprzeć ten projekt rządowy. W związku z tym nie będzie można uzasadniać tej reformy, że nie zyskała większości. No, większość w parlamencie jest. Reforma pewnie wejdzie w życie i zobaczymy, jaka będzie reakcja społeczna. To znaczy, nawet gdyby doszło do jakichś długotrwałych strajków czy blokad, to wydaje mi się, że to Macrona nie odstraszy od przeprowadzenia tej reformy. Tym, co mogłoby ewentualnie skłonić władze do tego, żeby się cofnęły, to kolejny protest w stylu żółtych kamizelek. To znaczy nie ma porównania z Polską po 89 roku. One nad Sekwaną są potężną siłą. No i trochę pytanie, skąd to się bierze? Oczywiście nie cofajmy się strasznie w historii, ale taki krótki rys historyczny, no bo to jest jednak pewna specyfika Francji, prawda, że te związki zawodowe no trzęsą krajem, można tak powiedzieć. Tak, ale ta potęga się trochę kończy i w zasadzie obie strony tego sporu mają takie poczucie wyścigu z czasem. To znaczy, o ile na przykład sytuacja demograficzna Francji na tle innych państw europejskich jest dobra, jest tam zastępowalność pokoleń, no to Macron ma świadomość, że to się za kilkanaście lat skończy i dlatego chce przeprowadzić reformę emerytalną, póki jeszcze to można zrobić w sposób w miarę łagodny. Z drugiej strony związki zawodowe również mają poczucie, że na tle innych państw europejskich wciąż są potęgą i mają możliwości ogromnego działania, ale z drugiej strony widać erozję zainteresowania pracowników związkami zawodowymi. No to wynika po prostu ze zmiany struktury gospodarki. Coraz mniej jest takich zawodów, w których ludzie pracują w zwartych grupach. Francja jest krajem bardzo silnie zdezindustrializowanym. Jej gospodarka jest oparta na usługach, gdzie działalność związkowa jest utrudniona. I w związku z tym związki zawodowe również mają poczucie tego, że trzeba wykorzystać ten czas, kiedy jeszcze są na tyle silne, żeby mieć wpływ na władzę, bo to się kończy. To znaczy liczba członków wszystkich związków zawodowych spada i za kilkanaście lat ta potęga francuskich związków zawodowych może być przeszłością. Z drugiej strony w odróżnieniu na przykład od modelu niemieckiego, we Francji od kilkudziesięciu lat, czy nawet już od XIX wieku panuje taki model jednak konfrontacji z władzą. Kiedy w Niemczech oczywiście również zdarzają się strajki, ale w Niemczech przede wszystkim związki zawodowe są od tego, żeby dyskutować z rządzącymi do upadłego i ustalać w najmniejszych szczegółach rozmaite reformy, wymuszać kompromisy. Natomiast w przypadku Francji no, mamy do czynienia z tym taką ideą strajku generalnego jeszcze od czasów Sorela, prawda? To znaczy, że trzeba się przede wszystkim z władzą konfrontować poprzez ulicę. Temu oczywiście sprzyja również system polityczny francuski, który jest taki bardzo zwertykalizowany. I no, taka jest logika działania tych związków zawodowych i one będą działały także w sposób taki niekonwencjonalny, na przykład poprzez sabotaż, poprzez opóźnianie na przykład remontów elektrowni, co w obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z takim naprężeniem systemu energetycznego, może przynieść negatywne konsekwencje. To znaczy rzeczywiście jest duża radykalizacja, zwłaszcza w tym największym związku zawodowym CGT, czyli
tym skrajnie lewicowym, wywodzącym się z tradycji komunistycznej, a wzmacnia SŻT to, że dołączyły inne związki, w tym ten związek reformistyczny CFDT, który raczej był zawsze skłonny bardziej do negocjacji z władzami. Także no, możemy się spodziewać konfrontacji, ale wydaje mi się, że to nie związki zawodowe będą w stanie zablokować tę reformę. Mógłby ją zablokować jakiś taki protest spontaniczny, który nie byłby przez nikogo kontrolowany i który łączyłby ludzi o bardzo różnych wrażliwościach i poglądach politycznych. I takiego protestu władza się boi. No właśnie, panie doktorze, to zapytajmy o te szanse. Ja za chwilkę pana zapytam, co z parlamentem, no bo przecież ta ustawa jeszcze musi zyskać, reforma musi zyskać poparcie oczywiście w parlamencie, ale jeszcze skupmy się na ulicy, jeśli można tak powiedzieć. W 95 roku ówczesny premier Alain Juppé chciał zreformować system emerytalny i wtedy kraj został sparaliżowany, bo 2 miliony ludzi wyszło na ulicę, ta reforma upadła. W kolejnych latach, no właśnie, też ulica, często różne propozycje zmian czy ukrócenia takich tych socjalnych przywilejów obalała. Czy tutaj istnieje ryzyko, że właśnie nie tylko związki, ale także masowe protesty, tak jak pan powiedział w poprzedniej części, coś trochę na kształt tych żółtych kamizelek, prawda, które sparaliżowały Francję? No, ryzyko takie zawsze istnieje, ale zawsze no w tej chwili nie widać jakiegoś takiego punktu, jakiejś soczewki, która by mogła spowodować wywiązanie się takiego protestu. No widać, że cała opozycja w zasadzie oprócz republikanów sprzeciwia się tej reformie. Również partia Marine Le Pen, czyli również skrajna prawica, jest bardzo niechętnie nastawiona do tego typu działań, dlatego że także elektorat Marine Le Pen ma taki odcień dość mocno socjalny. Ale no, protest żółtych kamizelek był protestem przeciwko jakby całej klasie politycznej. No i wydaje się, że w tej chwili jakoś no, nie doszło do takiego impulsu, takim jakim było podwyższenie wtedy tego podatku na benzynę, który mógłby doprowadzić do tego typu niekontrolowanego przez nikogo protestu. Być może to się wydarzy w ciągu najbliższych kilku tygodni, a być może nie. No, w tej chwili rokowania są takie, że raczej ta reforma wejdzie w życie, będą protesty, będą strajki, będą rozmaite blokady, ale nie uda się tego powstrzymać. Chciałbym też dodać, że większość w parlamencie nie jest potrzebna, to znaczy rząd już kilka razy w tej kadencji parlamentu sięgał do takiej możliwości przeforsowania ustawy bez głosowania w parlamencie. Opozycji dodaje wtedy prawo do złożenia wotum nieufności w stosunku do rządu, które no, jednak nie było uchwalone. Więc no właśnie, panie doktorze, to ten parlament, skupmy się już na tym w tym ostatnim pytaniu. Odrodzenie dawniej Republic en Marche, czyli partia Emmanuela Macrona, tej większości nie ma, prawda, w parlamencie francuskim. Powiedział pan, że dawni goliści w większości popierają ten pomysł, chociaż też część z nich twierdzi, że pojedynczy posłowie twierdzą, że są przeciwko tej reformie. No właśnie, jak tutaj, jakby pan mógł wyjaśnić właśnie, jak tutaj może Emmanuel Macron to rozegrać, jeśli chodzi o przepchnięcie tej ustawy? No to znaczy, z jednej strony postulat podwyższenia wieku emerytalnego był takim tradycyjnym postulatem prawicy, ale z drugiej strony ta partia, będąc w tej chwili takiej głębokiej opozycji, też musi się zastanawiać na tym, jak jest postrzegana przez społeczeństwo i także mieć świadomość tego, że wśród prawicy silne są również takie impulsy socjalne i że zbyt bezkrytyczne popieranie projektu Macrona sprawi, że republikanie będą jeszcze bardziej zmarginalizowani przez socjalną partię Marine Le Pen. W związku z tym tam panują w tej chwili podziały. Kierownictwo republikanów ostrożnie popiera Macrona w sprawie tych emerytur. Kilkunastu deputowanych jest już zdecydowanych głosować za nią, ale jest kilkunastu innych, które się sprzeciwia. I no, decyzja na obecną chwilę jest taka, żeby deputowani republikanów mieli wolną rękę w sprawie głosowania na tą reformę, więc dopiero po głosowaniu dowiemy się, jaki naprawdę jest poziom tego poparcia dla tej ustawy. To się republikanom udało uzyskać w trakcie negocjacji, na przykład ustalenie, że minimalna emerytura nie może być mniejsza niż 85% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1200 euro. To był taki dość palący problem, ze względu na to, że we Francji były również bardzo niskie emerytury osób, które mało zarabiały albo miały przerwy w płaceniu składek. No i no to jest taki dość poważny argument w ich rękach, że udało im się to uzyskać.
i w momencie, w którym teraz spora część deputowanych republikanów by nie poparła tej ustawy, no to wtedy partia Macrona mogłaby słusznie wytykać im nielojalność. Ale ta sytuacja republikanów jest dość trudna. Z jednej strony daje im pewną siłę, bo są języczkiem uwagi, ale z drugiej strony są atakowani z dwóch stron. Są atakowani przez Marine Le Pen jako ludzie całkowicie podporządkowani liberalnej władzy, ale z drugiej strony są także atakowani przez lewicę jako osoby też podporządkowane Macronowi. No i tak nie ma tutaj takiego dobrego wyjścia z tej sytuacji. Zaczął pan mówić jeszcze chwilę temu, że mogłaby partia Macrona tą reformę przyjąć, tak bez jakby poparcia parlamentu. Dobrze, tak. Zrozumiałem? Tak, jakbyśmy to jeszcze mogli. Nie, mogłaby wyjść na mównicę i stwierdzić, że składa wniosek o przyjęcie tej ustawy bez głosowania. No i w tym momencie opozycja zyskuje możliwość złożenia wniosku o wotum nieufności. No i jeżeli wotum nieufności przejdzie, to rząd upada i zaraz ta reforma. Jeżeli rząd wotum nieufności nie uzyska, to wtedy ta ustawa przechodzi. I tutaj stawiamy kropkę. Będziemy się przyglądali oczywiście tym staraniom Emmanuela Macrona, by zreformować system emerytalny francuski. Doktor Łukasz Maślanka, znawca Francji, ekspert do spraw Francji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.